Cześć, siemanko, witam was z tej strony Blogs. Jest dzisiaj ze mną Savery. Siema. I będziemy eksplorowali oto ten opuszczony obiekt za nami. Jest to stara farbiarnia, która zakończyła pracę w 2009 roku. Przynajmniej tak można zobaczyć, wywnioskować po rzeczach znalezionych w środku, typu kalendarze, bo już ciężko znaleźć coś tam z 2010. I specjalnie na stronę Tarnowscy Eksploratorzy nagrywamy ten film i będziemy dawać zdjęcie, ale jeżeli jesteś tu ze strony, obejrzyj cały materiał, napisz w komentarzu, że jesteś ze strony, a ja przypnę ci serduszko. Więc nie ma co przedłużać, zaczynamy eksplorację. Idziemy teraz do pierwszego budynku. Nie wiem, czy słyszeliście, ale przed chwilą było słychać jakieś dziwne dźwięki. Co wszystkiemu zdjęcia robiliśmy? Totalnie byłem w tym... Słyszysz? Jak byłem pierwszy raz w Auschwitz, to było gdzieś tak... Ja nie wiem, co to było. Brzmiało jak hamujący pociąg. Po prostu, no... Nie tyle, że się wystraszyliśmy, ale... Było to dosyć dziwne. Takie piszczenie dwóch, trzech dźwięków. Dobra. No to idziemy. Pierwszy budynek z tyłu zajdziemy. Pierwszy budynek, stoi właśnie w nim. Jak widzicie, na ziemi jest pełno, pełno, pełno rzeczy. Przejdźmy znowu. Chyba, że to ktoś opony drze. Miejmy taką nadzieję. Chodźmy. Tutaj, co tu jest? Bo tu widzę, że jest pełno pianki. Czy jakiejś wełny mineralnej. Na ziemi tego masa dosłownie leży. Dobra. Następne pomieszczenie, w którym jest ciemno. Tam wiszą kable. Więc wystraszyłem się trochę. Tutaj co jest? Rura jakaś. Aż to sprawdzę, co tu jest, więc zostawiam was na chwilę. Położę tu kamerę. Zobaczcie, moi widzowie, co znalazłem. Instrukcja BHP przy obsłudze frezarki. Czyli BHP do frezarki. Zostawiam to, nie biorę. Zmierzam prosto do tego budynku, zaobserwować, co się tam znajduje. Mam trochę katar, więc to można słychać na nagraniu. Dobra. Którędy tu wejść, a już widzę. Tu widzimy, jakaś rura leży. O kurde, w środku jest to samo. Chciałem sobie przepatrzeć teraz te wszystkie papiery. Więc co my tutaj mamy? Coś, jakiś wektor. Prawdopodobnie bezpieczniki. Kolejne jakieś urządzonko. Nie wiem. Nie mogę się rozczytać.
Tu widzimy bardzo ciekawy dokument. Widzimy tutaj bardzo ciekawy dokument z ciekawą czcionką. Po prostu... to jest przerok tego, ale ciekawie wygląda. Spróbujmy przeczytać, co tam pisze. Uwaga! Wpływ pary wentylatora na efekt prasowania... Już wiadomo co. Jakaś... coś z prasowaniem. Zobaczmy, co jest w tym pudle. Nord napędy, czyli to, co widzieliśmy na początku, to były napędy. Tu widzimy... dokumenty techniczno-ruchowe. Nie, przepraszam. Tu widzimy dokumentacja techniczno-ruchowa. Części zamienne, specjalne prasowanie. Nie. Części zamienne, specjalne prasownic P4. Czyli jakieś układy scalone na przykład. Tego tutaj trzymamy albo na ziemi. Tu jest to samo na przykład. Tu jest to samo. Technologia budowy maszyn. O, tu jest. Też jakaś sobie książeczka. Może zobaczymy rok produkcji. Warszawa 77. Ksawer się tucza, ale to jest Warszawa 77. Zobaczcie sobie. Zobaczcie tutaj. Też mamy jeden dokument i specjalnie chcę wam go pokazać z tego, że za niedługo, prawdopodobnie w przyszłym roku, będzie urbex z tego miejsca, czyli to jest opuszczona fabryka w głębi miasta, która produkowała pralki. Przed chwilą słyszeliśmy kroki i nie wiem, co to mogło być, dlatego sprawdzimy to może. Ja sobie obejdę ten budynek, was zostawię tu na razie i sprawdzę, co tu się dzieje. Więc zaraz wrócę. Okej, więc przeszliśmy teraz tego korytarza i zobaczcie, co jest tutaj. Tu są jakieś kadzie z wodą. No, głęboko tam widzę, że jest. Tu też jest jedna taka kadź, ale zawalona różnymi rzeczami. Chodźmy tu dalej. Co tu jest? Zejście do takiego garażu. Ale nie zejdę tam na razie. Za chwilę. Ile ubrań. Ja cię. Po prostu patrz, ile tego tu leży. Okna niestety powybijane. A tu dalej co mamy? Wyjście na pole. Widać tory. I tyle. Dobra, więc chodźmy do tego pomieszczenia z takiego niższego. Patrzcie, ile tego tu leży. Ja cię. Okej, więc jest tu ciepło. Ciekawe, czy tu są jakieś piwnice. Dobra. Co my tutaj widzimy? Drabinę, która pomoże nam pomóc, która nam pomoże przy wejściu na strych. Tutaj jest też jakaś studnia, była studnia, toaleta i jakiś prysznic. Nie chcę tam spaść, więc nie staję, dobra. Więc może weźmy tą drabinę i zobaczmy, czy nam się uda wyjść. Ale to zaraz. Czekaj. Patrzcie. Okej, więc dzięki za obejrzenie tego materiału. Jeżeli chcecie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i lajka na naszej stronie, na Facebooku. Link jest w opisie. I pamiętajcie, że osoby, które wejdą ze strony, jeszcze tak tylko przypominam, jeżeli wszedłeś ze strony na ten filmik,
to napisz w komentarzu strona, a ja ci przypnę serduszko. Więc nie przedłużamy i widzimy się przy kolejnej eksploracji. Cześć!